Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię wam dzisiaj partię, którą miałem możliwość i zaszczyt zagrać na żywo w Bydgoszczy na Pucharze Polski. Moim przeciwnikiem był nie kto inny jak arcymistrz Mateusz Bartel. Pewnie kojarzycie go również z chess24.pl. No ale to jest zawodnik numer 3 aktualnie w Polsce, jeśli chodzi o ranking. Człowiek, który zdobył też złoty medal na olimpiadzie niedawno rozgrywanej w Indiach. I zapraszam tutaj serdecznie do partii, która w moim odczuciu była bardzo ciekawa i też powiem wam w trakcie rozgrywania jej, jakie tutaj uczucia mi towarzyszyły i co w danej pozycji myślałem. Więc nie przedłużając, lecimy z analizą. Grałem kolorem oczywiście tutaj białym, zagrałem D4, E6, C4, B6. No to już widać, że tutaj jakieś kombinowane szachy tutaj mój przeciwnik stosuje, chociaż Mateusz słynie z takich szachów niestandardowych, aczkolwiek to jest cały czas wszystko normalne, tutaj się nie zagłębiamy. Skoczek F3, goniec na B7, posunięcie G3 i szach na B4. Debiut w sumie takie otwarcie jak każde inne, trochę mniej znane może powiedzmy. Goniec D2 i tutaj nastąpiło wybicie. Właśnie cel czarnych jest taki, żeby zepsuć pionki, co się udaje. Wymiana gońca na D2. Hetman odbił. Odbicie hetmanem jest tutaj zdecydowanie lepsze, dlatego że skoczek potem na C3 wychodzi, jest bardziej aktywny w centrum. Posunięcie D5 i skoczek na C3. Właśnie plus tutaj białych jest taki, że powiedzmy jest goniec. Rozwój jest ok, a plus czarnych jest taki, że może powstać izolowany pionek. Czarne w zasadzie też mają taką nienaganną strukturę pionów, prosty rozwój, no ale to jest normalna pozycja, też już taką grałem wcześniej, C6 i tutaj postanowiłem wybić. I teraz pytanie, którym pionkiem odbić na D5? Okazuje się, że odbicie pionkiem z E na D5 jest zdecydowanie słabsze, z uwagi na przykład na goniec H3. Plan jest taki, bierze C1, uderzamy w punkt C6, robimy roszadę albo chowamy króla na F1, na G2. Bardzo prosta gra białych, bardzo prosty plan. Ustawiamy się po prostu na pionka C6, który może być słabością i pionek D4, który jest izolowany, nie musi mieć takiego wielkiego znaczenia. Co innego, jakby pionek z B6 stał na polu B7. No to już troszeczkę ocenę sytuacji na pewno by zmieniło na korzyść czarnych. Ale było inaczej. Przeciwnik dobrze zagrał, posunięcie C na D5, aczkolwiek to cały czas jest bardzo ciekawa pozycja właśnie po tej analizie, którą tutaj przeprowadziłem jeszcze przed nagraniem. Mianowicie, o, nieco się tutaj poprawię, przepraszam, wizualnie wszystko musi się zgadzać, ok. Dobrze, i w tej sytuacji dałem szacha na B5, co jest cały czas dobrym ruchem, skoczek na D7, No i teraz niestety przyszło mi do głowy, żeby zagrać taki ruch jak hetman E2. No niestety mówię dlatego, że ten ruch jest kompletnie niepotrzebny. Chodziło mi o to, żeby nie było ruchu A6, no bo już w mojej głowie było coś takiego, że czarne zaraz grają A6, potem grają B5, goniec musi gdzieś tam wrócić, skoczek wejdzie tutaj aktywnie później, no i tak stoję jak stoję, no ale właśnie, moje myślenie było błędne. Okazuje się, że tutaj może powstać bardzo, bardzo ciekawy wariant, bo zauważcie, że skoczek z G8 nie jest jeszcze wyprowadzony i można to wykorzystać. Teraz to wiem, podczas partii tego nie wiedziałem. Otóż, goniec C6 to byłoby bardzo ciekawe posunięcie. Takim oczywiście odruchem pewnie przeciwnika byłoby zagranie wieżą na C8. Oczywiście czy wieża C8, czy wieża B8 to są tak naprawdę prawie że równorzędne ruchy, ale ludzki odruch jest taki, że gramy na C8 atakując od razu gońca. Wymiana nie ma sensu. Tutaj bardzo ciekawy ruch, goniec B7 można by było zagrać i męczyć tę wieżę. Czy wieża zagra tu, czy zagra tu, nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, że też po zagraniu wieżą na C7 będzie to samo co wieża na B8. Zagramy wieżą na B8 i skoczek na B5. To jest właśnie bardzo tutaj ciekawe. Okazuje się, że jeżeli wieża by nie wzięła gońca, ja zaraz pokażę, co by było po wzięciu tego gońca. Jeżeli czarne by zagrały skoczkiem na przykład, no to tutaj oczywiście no takie zagranie to jest tylko na raz, aczkolwiek jest bardzo ciekawe, ale to nie zdaje egzaminu raczej. Tutaj należałoby odejść gońcem. I chodzi o to, że ten układ
gońca i skoczka, blokuje te pionki, to jest całkiem ok. Tutaj po roszadzie można by było zagrać na przykład wieżą na C1 i fajnie panować na tym skrzydle. Byłaby to jakaś rekompensata, potem hetman może wejść tutaj. Myślę, że białe tutaj są całkiem niezłe, poza tym jeszcze pionek cały czas jest w natarciu, znaczy pionka można cały czas spróbować zbić w pewnym momencie, nie teraz, bo wieża A8 grozi oczywiście. No dobrze, dużo by się tu rozlekać, ale zobaczmy, co by było po biciu, bo to też jest bardzo ważne i niełatwo to policzyć przy szachownicy, szczególnie w szachach szybkich, bo taką partię rozegraliśmy tempem 10 plus 5 sekund. I tutaj po tym zagraniu wieża bije na B7, mógłby nastąpić szach, król E7 i wzięcie na B7. Chodzi o to, że czarne chwilowo oddają jakość, żeby wziąć dwie figury, ale to niestety nie przechodzi. Po hetman B8 pilnujemy tutaj, jest taki ruch jak hetman B4 i na przykład po król F6, no bo odejście tutaj powoduje, że jest szach skoczkiem, więc król F6 musiało być zagrane. I teraz okazuje się, że jakbym zagrał skoczkiem na D6, ok, jakość więcej, tylko z tym skoczkiem jest problem. Dlatego, że tutaj na przykład ruch A5 powoduje to, że hetman musi grać na A3, jedyne, żeby bronić skoczka, i B5. I nie za bardzo widać, jak ten skoczek ma stąd uciekać. No trzeba by było pewnie tutaj zagrać wieżą na C1, ale po ruchu B4 ten skoczek ginął. No i bardzo ciężko ją tę pozycję ocenić, silnik mówi równa, ale no tak jak już mówiłem, oceńmy to w pozycji. Teraz już jakbym to powtórzył, to bym oczywiście zagrał lepiej. Okazuje się, że w tej sytuacji kapitalnym ruchem byłoby hetman D6. Bardzo trudny ruch do znalezienia, szczególnie przy partii. I po wzięciu na B7 faktycznie czarne mają dwie figury za wieżę, ale aktywność białych jest tu piorunująca. Wieża C1 i można byłoby się czarnymi poddać. Wieża C7 grozi, król jest rozbity, król zaraz robi roszadę. Tutaj w zasadzie prawie maty grożą albo jakieś tam straty materialne. To na oko już widać, że pozycja białych jest kapitalna. Jeżeli bym coś takiego dostrzegł, to jak najbardziej bym to zagrał. No nie widziałem, więc nie zagrałem. Proste, logiczne. Lecimy dalej. No tak już poszło. Hetman E2 zagrałem w tej pozycji. I skoczek zagrał na E7, tutaj roszada ze strony przeciwnika, wieża AC1, normalna rzecz, ustawiamy się na linii, pozycja jest cały czas mniej więcej równa, mimo wszystko, skoczek F5, wieża z F na D1 z obroną i wieża na C8, bardzo fajne posunięcie, dlatego że jak zagrałem gońcem na A6, to wieża zagrała na C7, no i ta wieża jest gotowa do wymiany na C1. Redukcja figur tutaj jest na pewno na korzyść czarnych, dlatego że pionek D4 jest słabością, no i jeżeli wymienią się figury, zostanie skoczek na przykład na gońca, no to w tej strukturze czarnymi wygrana jest bardzo łatwa, bo bierzemy tego pionka i realizujemy. I tyle w temacie. Tutaj zagrałem F4 w tej sytuacji, G6 i hetman D2. No tak stwierdziłem, no co ja tutaj mogę zrobić? Bardzo ciężko tutaj było mi coś mądrego wymyślać, żeby pozycję dalej rozgrywać, ale hetman D2 może było bez sensu z jednej strony, dlatego że chciałem gońca bardziej wycofać, powiedzmy. Można było zagrać G4 po skoczku, można było zagrać goniec D3. No pozycja taka, powiedzmy, cały czas koło równości, mi się wydaje. No więc poszło inaczej. Hetman D2, skoczek zagrał na B8, na gońca. Ten goniec i tak ucieka na pole F1. Skoczek C6, no i właśnie widzimy te skoczki. Bardzo mocno mi tego pionka atakują. Jedyne, co mogę w tej sytuacji takiego zagrać w miarę pozytywnego, w miarę dobrego, to jest skoczek właśnie B5, tak też poszło, bo jest atak, jest obrona. Wieża C8, no i G4 przepędzam skoczka, skoczek ucieka na D6, no i nastąpiła wymiana. Ja wiedziałem, że tutaj robi się już ciężko, z uwagi na bardziej wysunięte piony i no czarnymi może gra się to łatwiej, aczkolwiek silnik cały czas lubi te pozycje. Ja zagrałem w tej sytuacji goniec na A6 na wieżę, no że się bardzo narzuca, to jest jedyny mój taki atut, żeby powalczyć o wolną linię, czyli atakować wieżę na C8, wieża C7. Poszło. No i postanowiłem zagrać A3, żeby nie wpuścić tutaj żadnej figury. To jest bez sensu też, bo hetman nie może zagrać, skoczek nie może zagrać, bo cały czas tutaj bije i są straty materialne, więc A3 było zupełnie niepotrzebne, ale z kolei co zagrać innego? No pewnie można by było spróbować królem zagrać tutaj, ale to są już takie dosyć odważne ruchy. Wiadomo, trochę stresu, bardzo silny przeciwnik, arcymistrz, wiadomo jak jest. Można było też pewnie H3 zagrać, no ale poszło jak poszło.
W tej sytuacji skoczek B8. Tutaj Mateusz powoli, powoli mnie zaczyna punktować, ale cały czas pozycja jest ok. Wieża C1, hetman D7, goniec wrócił na D3, wieża C8. To ja wiedziałem, że ta pozycja może nie jest do końca jakaś dla mnie super, znaczy to było moje odczucie, ale okazuje się, że po ruchu F5 nie jest tak źle. I ta pozycja jest po prostu równa. Tu przeciwnik bardzo szybko dobrze zagrał, zbił pionkiem i ten pionek też się stał izolowany, tylko że po tym wybiciu, zauważmy, moja struktura jest trochę kiepska, bardziej zła po prostu. Ale to cały czas się trzyma i po skoczek C6 tutaj niestety zaczynają się pewnego rodzaju schody. Otóż zagrałem hetman F4 i mój właśnie Mateusz powiedział po partii, że nie widział tego ruchu, że tutaj taka aktywność się mała dzieje, ale mimo wszystko hetman F4 do najlepszych ruchów nie należy. Znaczy, nie jest to zły ruch, jakoś tam super, ale też nie jest jakoś super najlepszy, bo można by było zagrać hetman E3. Super dokładność. Zobaczcie, bić nie można, bo zawsze hetman wchodzi i odbijam sobie tutaj, król będzie odsłonięty, więc bicie nie wchodzi w grę. Ale po hetman na przykład D8 można byłoby zagrać goniec B5 i po skoczek A5 bicie, hetman E5. No, tutaj widać, że hetman też sobie nie poszaleje, król niby odkryty, ale nic złego się właśnie nie dzieje i tutaj można by było śmiało powiedzieć, że nie powinienem tej pozycji wypuścić, znaczy przegrać nie powinienem, to jest równa pozycja oczywiście. Wiadomo, że jeszcze jest dużo ruchów, ale to wymaga no, przede wszystkim dokładnej gry, w szachach szybkich jest o to niełatwo. Hetman zagrał na F4 i hetman B8. I teraz bardzo ważny moment i decyzja do podjęcia, no bo pytanie, czy wymieniać hetmany w tej sytuacji, czy nie wymieniać hetmanów. Otóż, ja ich nie wymieniłem, zagrałem hetman G4, co jest ruchem niestety złym, ale okazuje się, że wymiana hetmanów byłaby całkiem sensowna. Nie widziałem jednego manewru, po partii tutaj też rozmawialiśmy i właśnie po wymianie pionków mogłem zagrać goniec B5. Ja ten motyw teoretycznie widziałem, tylko nie dostrzegłem jednej rzeczy, że po ruchu A6 mogę odejść gońcem na A4. Chodzi o to, że nie puszczam skoczka, szczególnie na pole C6, z którego by atakował mojego pionka, bo po takim ruchu gram po prostu tu i okazuje się, że po takim zagraniu pozycja jest po prostu równa i to by się skończyło remisem. A powiem więcej, po ruchu F3 mógłbym kombinować jeszcze, znaczy wiadomo, że może wygrać to by było ciężko białymi, ale postraszyć można by było, bo król chyba jest troszeczkę po prostu szybszy z uwagi też na to, że goniec pilnuje pionka, król musiałby wykonać kilka ruchów, pionka uruchomić i to jest troszeczkę wolniejsze, ale raczej tutaj remis byłby w kieszeni. Myślę, że Magnus Carlsen grałby to oczywiście do końca białymi na wygraną. Ja również bym próbował, dlaczego by nie, ale tak nie poszło, moi drodzy. No cóż, tak nie poszło, hetman zagrał na G4 i tutaj zaczęła się niezła jazda. W ogóle przygotujcie się, bo partia była jedna z dłuższych w mojej karierze, mimo że szachy szybkie. Otóż przeciwnik zagrał teraz hetman D6, no i plan jest prosty, hetman F6 i chcemy wziąć pionkę. Ja zbiłem tutaj na G6, przeciwnik odbił i goniec B5, jedyna obrona od tego, żeby nie stracić pionka na D4, tylko że czarne grają skoczek E7. Mądry ruch, prosty ruch w zasadzie i dobry ruch, dlatego że nie mogę dać szacha, skoczek wchodzi na F5, hetman F6, bardzo prosty plan czarnymi, ciężko się to gra z mojej strony. Zagrałem H4, hetman na E6, spróba wymiany hetmanów, no bo mówię, gram H4, przeciwnik zagra tu, zagram tu i spróbuję szarpnąć, oddam pionka i tam jak król się otworzy, tak dosyć intuicyjnie. Hetman E6, no bicie nie wchodzi w grę, bo to jest koniec partii, skoczek zagrywa tu i bierze pionka, jeżeli goniec tutaj i pilnuje F5, to skoczek C6 i bije znowu pionka na D4, więc wymiana hetmanów ciągle jest dla mnie niekorzystna. Hetman G5 nastąpiło, skoczek F5. Hetman F4, no hetmanem potańczyłem, hetman F6. No i widać gołym okiem, że tu się robi już bardzo trudno. Jednakże goniec D7. Jeszcze próbujemy. Nastąpiło wybicie. No i okazuje się, że no teoretycznie można byłoby zbić, ale to mi się bardzo nie podobało. Jednakże na przykład po tym ruchu można by było coś takiego zagrać, jak właśnie pokazuję, tylko że jest skoczek E6. I po król E5, no niestety jest D4 i po wybiciu tutaj muszę wybić pionka, no i tutaj myślę, że jest to wygrana
czarnych z uwagi właśnie na pionka więcej. Niestety, mówię niestety, bo dwa pionki to już jest bardzo dużo w tej sytuacji. No więc na to się nie mogłem zdecydować. Hetman zbił na h4, no i dałem szacha na b8. Ta pozycja jest już bardzo trudna. Jest, mówiąc wprost, jest przegrana białymi, ale walka trwała dalej. Król g7. Zbiłem na f5, oczywiście odbicie pionkiem nie wchodzi w grę, bo się pionki tutaj dublują i struktura jest gorsza i hetman wchodzi i bije pionka i jest cudownie i nie przegrywamy białymi. Ja to oczywiście widziałem, hetman g5 widziałem, tutaj król f1, bicie na f5, zbiłem na a7, hetman dał szacha, to są proste układy, hetman zbił, broni, atakuje, no i hetman a4. I ta pozycja po hetman c3 jest... po prostu zamrożona. Ja hetmanem muszę bronić swoje pionki, nie mogę aktywnie pograć. Muszę znaleźć jakąś dobry moment na to, żeby tym hetmanem pograć troszeczkę aktywnie. Nie było to proste. Zagrałem po prostu król g1, g5, król g2, no i postanowiłem, że będę chodził królem na razie, bo grałem też na sekundach, no więc ciężko było podjąć jakąś decyzję mądrą, chociaż tutaj nie ma mądrych decyzji, to trzeba stać w miejscu i czekać na egzekucję. Przeciwnik zagrał król g6, ale okazuje się, że ten ruch nie jest najlepszy, tylko że ja zagrałem tak. No właśnie, nie wykorzystałem swojej szansy na jakąś tam szansę na szansę, powiedzmy. Dlatego, że mogłem tutaj zagrać hetman e8. Hetmanówki są takimi końcówkami trudnymi. Nie da się do końca ich nauczyć, tu trzeba zwyczajnie liczyć. I hetman jakby zbił na d4, czyli dwa pionki mniej, ale już tutaj mogę atakować. Chodzi o to, że jak król się gdziekolwiek ruszy, to ja biorę pionka i męczę tego króla po prostu. Po zasłonięciu się hetmanem zagrałbym tu i atakował dwa pionki. Hetman jakby wrócił, znowu bym dał szacha pewnie, zasłonił się, no to powiedzmy hetman by zagrał teraz na f6 i po wymianie tego pionka, no bo tutaj lepszych ruchów nie ma, bo też nie można hetmanem na przykład na e5, bo znowu dam szacha, albo wezmę nawet tego i też spróbuję swoim tutaj pionkiem maszerować. Musiałbym też szybko decyzję dobrą podjąć, ale po hetman f6 i po wybiciu ta pozycja... No okej, czarne mają pionka więcej, Magnus zawsze wygrywa z każdym, ale byłaby szansa zremisować, no bo jednak to jest tylko pion mniej w hetmanówce i nie ma wolnego pionka, więc jakaś szansa by była zapewne. Ale poszło inaczej, król zagrał na g1, więc tutaj szansa na remis może nie do końca taka czysta, ale byłaby. I w tej sytuacji hetman dał szacha, król g2, f6, czyli pilnowanie. Zobaczcie, hetman pilnuje pola 8 bardzo ładnie, hetman d7. No musiałem gdzieś szukać aktywności. Hetman dał szacha, tutaj król, hetman f4, król i zbił pionka. No i właśnie tutaj czarne dzięki temu mają dwa pionki więcej, pozycja jest kompletnie wygrana. Ale walka trwała, to jest dopiero 50 ruchów. A będzie ich 117, moi drodzy. Ale już te ruchy pokażę dosyć zgrabnie, żeby to miał ręce i nogi. Hetman e8, król f5. Tutaj no, oczywiście szukałem szachów, czyli wiecznie starałem się przeciwnika szachować. Wiecznie to nie trwało niestety, bo król na przykład teraz uciekł i szacha nie ma. Zagrałem król hetman c8 i starałem się tam znowu go męczyć. Nastąpił szach, tutaj uciekam. Też właśnie Mateusz, wracając hetmanem, szuka jakiejś tam obrony czy tam stabilizacji. Ruchy za darmo czarnymi, po prostu. Dałem szacha i znowu tutaj coś, przeciwnika próbowałem męczyć z jednej strony, z drugiej strony. Teraz próbuję wziąć pionka, trzymając cały czas tutaj króla na związaniu. Hetman c6, znowu dałem szacha. Ja to jeszcze nie bez kozery pokazuję, bo ciekawe sytuacje się działy później. Zaraz do tego doprowadzimy i tutaj po d3, no znowu dawałem szacha. O właśnie, to jest ten moment, że poszło d3, co jest dobrym ruchem, nawet jeżeli czarne podstawiają pionka, ale Mateusz się tutaj widać było, po mnie trochę chyba zagapił, że tego jednak pionka oddaje. Jednego pionka odbiłem, więc pojawił się cień szansy na cokolwiek. G4, szach. No tu atakowałem, znowu szach, wróciłem pilnować tutaj. Jeżeli hetman na przykład na E2, to tego króla chyba już szachuje zawsze, tak mi się wydaje, ale tego nie sprawdzałem. W każdym razie taki ruch raczej jest słaby. Hetman D5 wygląda solidniej, bo tutaj tego pionka chcę doprowadzać. No i nastąpił ruch hetman C8. I tu Mateusz podstawił kolejnego pionka. Wziąłem na G4, po D2, hetman D1. No, pionki się wyrównały, ale pozycja nadal jest wygrana czarnymi, dlatego że pionek D2 jest tutaj, no, najlepszy, po prostu jest najlepszy. Hetman D3, król G2 i tutaj
to też ruchy są całkiem okej z jednej i z drugiej strony. Ja nie mam nic do roboty w tej sytuacji, więc muszę stać w miejscu. Tutaj Mateusz próbował cokolwiek zrobić. F4. No F4 jest takim ruchem właśnie. No nie wiedziałem za bardzo co zagrać, mogłem dać w sumie szacha, ale poszło F4, hetman D4, tutaj hetman dał szacha. Tu jeszcze trzeba uważać, bo jak król E2 to hetman na H5 i partia się szybko kończy. Więc król E3. Potańczyliśmy chwilę tutaj, jeszcze były jakieś szachy. Hetman E4 i hetman E4 daje mi cień szansy. Dałem szacha i Mateusz popełnia błąd w tej końcówce. Hetman C4. Jest to błąd, dlatego że w tej sytuacji już jest remis. Wygrywającym ruchem jest król B3. Dlatego, że król nie pozwala za bardzo też, żeby hetman go atakował. Na przykład tutaj to hetman C2. A król C4 jest błędem. Ja dałem szacha, co jest dobrym ruchem. Król wrócił. No i niestety nie wykorzystałem sytuacji, że mogłem zremisować, bo ja zagrałem hetmanem na A1. A remis był po hetman A3. Król C4, hetman A2, król D3. Można by było w kółko tańczyć. A jeżeli na przykład w tej sytuacji po szachu król zagrałby na C2, to znowu daję szacha, bo cały czas się przyklejam do tego pionka. Król C1, znowu szach, tylko że na A3 to jest ważne, bo jeżeli na A1, to hetman się zasłania. To są wszystko jedyne posunięcia. No i tutaj po prostu byłby po prostu remis. I tyle w temacie, bo jak król D1, to król na A1. To hetman na A1, przepraszam. No właśnie, niestety zagrałem hetmanem i to już tutaj bezlitośnie przeciwnik wykorzystał. W miejscu troszeczkę postał, oczywiście tutaj stabilizacja, król. I już Mateusz wiedział, o co w tej pozycji chodzi. Jeszcze dokładnie mi zbił pionka z szachem. Niestety tutaj już pozycja się kończy, partia się kończy, kolejny pionek wzięty, wszystko się trzyma, szachy zostały jeszcze wykonane i w tej sytuacji po 117 ruchach musiałem się poddać. Ale to jest taka porażka, która smakuje fajnie mimo wszystko, bo była piękna walka, dużo zwrotów akcji. No i ciekawa rozgrywka według mojego tutaj odczucia. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję za tę partię i pozdrawiam, widzimy się w kolejnych odcinkach.